Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Futbol po godzinach. Dzisiaj gościmy wraz z Radosławem Gerlachem w domu trenera Karpat Krosno, Dariusza Jęczkowskiego. Dzień dobry, witam wszystkich. Dariuszu, około rok, ponad rok już pracujesz w Karpatach Krosno. Jakbyś ocenił ten okres czasu, to taki trochę newralgiczny moment dla tego klubu. Na pewno dla klubu, ale też dla mnie jako trenera, bo objąłem Karpaty w takiej bardzo trudnej sytuacji. Nie ma co ukrywać i wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że i finansowo, i organizacyjnie w klubie nie było łatwo. Natomiast też dla mnie też taka samodzielna praca w zespole seniorskim to jest też dodatkowe doświadczenie i też ja nie ukrywam, że wrzuciłem się poniekąd sam na głębokie wody i ja to też tak odczuwam, ale z drugiej strony wszystko jest po coś. Nie ma sytuacji, że tak powiem, które nie uczą i z których się nie wyciąga wniosków. Na pewno dla Karpat to jest też nauka i dla mnie, w jaki sposób postępować dalej. Zobaczymy, jak ten czas wykorzystamy. No, przez ten rok wydarzyło się coś negatywnego, czyli spadek z trzeciej ligi. Czy to dla ciebie jest jakaś lekcja? I tak naprawdę, kiedy zauważyłeś, że ten zespół zaczął grać tak, jak ty sobie to wyobrażasz? No bo też wiemy, że początek sezonu w czwartej lidze też nie był za dobry, ale tak prześledziłem, że mniej więcej od ósmej kolejki, jakby licząc do końca, Karpaty byłyby liderem. Czyli początek sezonu był słaby. No jak ty to widzisz? Dlaczego tak się stało? Jak ocenisz ten spadek? Czy to była lekcja? Czy to była coś pozytywnego w kontekście budowania tej drużyny? No bo wiemy, że od tamtej pory zespół się bardzo odmłodził i w zasadzie średnia wieku nie przekracza chyba 20 lat. Tak, zgadza się. Na początku trzeba wziąć to pod uwagę, że przed pierwszymi treningami jeszcze w trzeciej lidze siedliśmy do rozmów z prezesem Bogdanem Józefowiczem i zastanawialiśmy się, w jaki sposób dalej próbować budować ten zespół. Stwierdziliśmy, że wiadomo, trzecia liga to jest duży plus dla Krosna, ale z drugiej strony to może być duży minus dla samego klubu w tej sytuacji. Chcieliśmy zadziałać w ten sposób, żeby drużyna juniorska powalczyła o centralną ligę juniorów, bo liczyliśmy na to, że uda się gdzieś nam tą drużynę tam umiejscowić, co pozwoli nam w perspektywie czasu zasilać się młodymi, zdolnymi zawodnikami. Niestety tak się nie udało, natomiast drużyna pierwszego zespołu była budowana też troszeczkę tak na prędce w jakiś sposób. Na pierwszych zajęciach miałem 12 zawodników, skąd połowa była młodymi chłopakami. Kilku zostało jeszcze po starym, że tak powiem, zarządzie i trzeba było bardzo szybko w jakiś sposób to zbudować. No, początek wydawał się bardzo ciekawy i obiecujący, bo dobry mecz z Podhalem, Nowy Targ, później mecz dobry z Motorem, z Resowią. Także wydawało się, wszystko idzie w dobrym kierunku. No ale stała się rzecz, która po prostu wpłynęła na to, uważam, bo chodzi tutaj przede wszystkim o środki finansowe. Był taki moment, w którym po prostu ich zabrakło. Było kilka rozmów, które miały poprawić tą sytuację finansową, no ale niestety nie poprawiły. I tam w połowie sezonu trzech zawodników kluczowych odeszło. Tak, zaczęły się sytuacje związane właśnie z kadrą zawodników. Ciężko było wpłynąć pozytywnie na morale tych chłopaków. No i tak czy owak ta runda skończyła się, jak się skończyła. To jest lekcja dla wszystkich, nie tylko dla Karpat, ale też dla okolicznych klubów, które budują zespół na papierowym fundamencie. Mamy teraz przykład JKS-u Jarosław, który chciał za wszelką cenę uratować trzecią ligę, a teraz nie wiadomo, czy wystartuje w czwartej. Więc trzeba się zastanowić, czy to jest tędy droga do budowy klubów w takich miastach jak Krosno, czy nie trzeba po prostu zmienić troszeczkę podejścia i pójść w tym kierunku, w którym my teraz idziemy, gdzie chcemy praktycznie w perspektywie czasu w 100% zespół oprzeć na zawodnika z naszego regionu. Czy nie potrzebna jest w takim wypadku lekka pomoc gdzieś zawodnika z zewnątrz? Nie mówię, że tak jak było tam za czasów Karpat trzeciej lidze, że grali praktycznie sami z zewnątrz, ale czy czasem nie jest tak, że jakiś zawodnik z zewnątrz, jeden czy dwóch, wzmaga rywalizację, że tak daje jakiś taki pozytywny kopla tutaj? Na pewno to pomaga, w szczególności doświadczenie tych zawodników. Mieliśmy przykład tego, jak przyszedł na początek sezonu Sylwek Sikorski. Jego gra była widoczna i pomagała na pewno tym młodym chłopakom.
Później do tego doszedł jeszcze niespodziewanie Kamil Grobosz, który też dał na pewno duży impuls tym młodym chłopakom. Ale trzeba co jasno powiedzieć, że Sylwek jest stąd i ma w sercu Karpaty. Natomiast Kamil jest spoza Krosna. Będę się bardzo cieszył, jak Kamil będzie zawsze z nami, bo to jest wartościowy zawodnik, ale nie możemy tego w 100% powiedzieć. Tak samo zresztą o młodych chłopakach. Natomiast jak patrzymy przez pryzmat wcześniejszych dobrych wyników Karpat Krosno, jeszcze jak pracował Szymek Szydełko ze mną jeszcze w składzie, to było widać, że doświadczeni zawodnicy też byli z Krosna. Kamil Walaszczyk, Bartek Buczek z Okali, z Łukasz Zych, Kamil Chmielowski, który teraz powinien, uważam, grać na wyższym poziomie. To byli chłopcy stąd, ale oni też mieli doświadczenie, które pomagało tym młodym chłopakom pozostałym. Także czy oni muszą być całkiem z zewnątrz? Nie do końca się z tym zgodzę, ale też wiadomo, doświadczenie w takim wypadku, jak mamy teraz Kamila Grobosza, pomaga. Właśnie Kamil Grobosz, bo Kamil Grobosz jeszcze był w kadrze Adama Fedoruka, później wiem, miał kontuzję barku. I skąd nagle on się wziął w połowie rundy w Karpatach? Kamil ze względów zdrowotnych miał zawieszony kontrakt. Było za porozumieniem stron, kontrakt został zawieszony, Kamil wyjechał za granicę, tam pracował, leczył się. I po tym czasie, kiedy wróciło zdrowie, kontrakt został odwieszony i Kamil się znalazł w Karpatach. W ten sposób akurat, no tak w skrócie można powiedzieć, jak to się wszystko wydarzyło, że Kamila mamy teraz w kadrze. No i od czasu, kiedy Kamil się pojawił, też się poprawiły wyniki, szczególnie w obronie. Mniej bramek traciliście. To jest na pewno też duży plus, bo Kamil zaczął grać w ostatnich meczach jako środkowy obrońca centralny. Bo gramy ustawieniem 3-4-3, więc grał jako środkowy centralny obrońca. Natomiast wcześniej grał Dawid Burka, też sobie znakomicie radził, ale wydaje mi się, że tutaj nabraliśmy dużej pewności. Środek sezonu był akurat taki, że w naszym zespole wydarzyło się dużo różnych kontuzji, urazów, które powodowały kilka rotacji. Między innymi wskoczył fajnie Grzesiek Gierasiński do składu. Później on złapał uraz. W jego miejsce wskoczył Dawid Burka, bo akurat trzeba było przesunąć. Wskoczył w miejsce Dawida Burki Kamil Grobosz. Wypadł Michał Stasz, wskoczył w niego Szymek Śliwiński. I te rotacje pokazały, że ci chłopcy bez względu na to, gdzie grali, na jakich pozycjach wcześniej, nabrali takiej ogłady, takiej pewności siebie. I wydaje mi się, że to bardziej wpłynęło na to, że to ogranie gdzieś tam w tej czwartej lidze i taka nabranie tej pewności siebie spowodowało, że mieliśmy tę końcówkę rundy dużo lepszą. Na pewno tu nie mogę obniżyć jakby wartości Kamila, tu Kamil na pewno też pomógł, ale przy tych urazach, czy by tak łatwo wskoczył, jeżeli by ich nie było, ciężko ocenić. No tak. I jesteśmy już prawie, że po okresie przygotowawczym. Został jeszcze jeden mecz z Błękitnymi Rybczyce. No i wyniki Karpat do momentu zeszłego czwartku mogły budować duży optymizm wśród kibiców. No ale teraz porażka 10-1 ze Stalą Rzeszów. Jak, Darku, ocenisz ten okres przygotowawczy? Czy to przez pryzmat tego meczu, czy ogólnie pozytywne odczucia? Na pewno teraz tym meczem spuściliśmy kurtynę. Nikt nie będzie wiedział, czego się spodziewać. Nie, no tak, prawda jest taka, że ja też nie mogę wielu rzeczy ukrywać i myślę, że też trzeba jasno o tym powiedzieć, ale mieliśmy kilka spraw dyscyplinarnych związanych akurat przed tym meczem i uważam, że to bardzo mocno wpłynęło na ten mecz ze Stalą Rzeszów. My z tego wyciągnęliśmy wnioski, na pewno. Mam nadzieję, że cała sytuacja też wpłynie korzystnie na cały zespół, bo wiedzą, że to nie jest też tak, że jak się zawsze wygrywa, to tak będzie do końca. Jak się zagra dobry mecz jeden z tą drużyną, to tak samo się zagra z kolejnym meczem z tą drużyną też bardzo dobrze. Bo ja się bardzo z tego cieszę, że może ta porażka była bardzo wysoka, to nie ulega wątpliwości, ale cieszę się z tego, że to jest duża lekcja dla chłopaków. Że zagrając dobry mecz wcześniej, teraz zagrali bardzo słaby, więc trzeba się bardzo pilnować i każdy z nich musi tą formę w jakiś sposób stabilizować, przede wszystkim mentalnie. Bo umiejętności na jakimś poziomie posiadają wszyscy, ale nad głową trzeba pracować cały czas. I tutaj akurat w tym meczu uważam, że po tych sprawach dyscyplinarnych zabrakło tej mentalności. Tej pewności siebie i też pokory. No to przede wszystkim, bo można też tak to odebrać, że pojechaliśmy po to, żeby zagrać jeszcze lepiej niż w pierwszym meczu ze Stalą Rzeszów, ale zagraliśmy słabiej.
Radku, jak ty byś zareagował po takiej porażce druzgocącej? Nie bardzo ciekawiłem, co chodzi z tymi sprawami dyscyplinarnymi. Jeszcze jakbyś mógł ten temat. No, chciałbym to pozostawić nam. Tak jak mówię, no, ale wszystko już jest konsekwencje. Wydaje się, że wszystko jest unormowane i powinno być wszystko. To może strzelne zawodnicy pobawili się za mocno, tak? Nie odebrałbym tego w taki sposób. Po prostu nie zachowali się profesjonalnie na drugi dzień, tak bym to nazwał. To nie znaczy, bo wszystko jest też w jakiś sposób dla ludzi i to jest normalne. Tu broń Boże, jeżeli gramy mecz pierwszy z FK Lwów, gramy bardzo fajne spotkanie, remisujemy, później gramy z U21 Karpat Lwów, gramy też bardzo fajny mecz, wygrywamy 3-2. To znaczy, że większość podeszła do tego naprawdę profesjonalnie. Natomiast niektórzy nie podeszli do tego profesjonalnie, ale tak jak mówię, wnioski zostały wyciągnięte i mam nadzieję, że to będzie lekcja dla wszystkich. O co w najbliższej rundzie będą walczyć Karpaty? Czy jest szansa dla kibiców jasno powiedzieć, że chcecie się włączyć do walki? Znaczy, jeszcze nie odpowiedziałem na pytanie. Aha. Co sądzisz po 10-1? O porażce. No, przegrać ze Stalą Rzeszów to chyba nie jest jakaś większa ujma. Nawet w takim przypadku, bo to jest drużyna, która idzie o awans do drugiej ligi i ona jest mocno zbrojona, prawda? Więc jednak chyba ta różnica klas była widoczna. Mimo wszystko to jest, wy jesteście drużyną w czwartej lidze, a oni są w trzeciej lidze i walczą o awans bezpośredni, nie? Więc to jest jednak troszkę przepaść chyba pomiędzy Stalą a Karpatami. No, na pewno. Nie ma co ukrywać, że kadra Stali Rzeszów w tym momencie jest tak szeroka i na tak wysokim poziomie, że no, z całym szacunkiem też dla nas, no ale my mając zespół juniorski, który jeszcze w tamtym roku grał w zespole juniorów w podkarpackiej lidze, to też nie jest też tak, że łatwo do pewnego poziomu w takim krótkim okresie czasu dorównać, a z drugiej strony patrząc, czy kiedykolwiek się uda dorównać, to jest też bardzo ważne, bo każdy z chłopaków pracuje naprawdę, jest mocno zaangażowany, ale wiemy o tym dobrze, że w piłce nożnej to nie jest też tak, że trzeba bardzo ciężko pracować, żeby jakiś poziom musi osiągnąć, tylko też trzeba mieć jakiś też talent, który pomoże później przy pracy się rozwinąć, tak. No Stal Rzeszów naprawdę teraz ma tak szeroką kadrę i tak zawodników na takim wysokim poziomie, że wydaje mi się, że no, to była też dla nas lekcja i też tym meczem pokazali, że w którym kierunku idą i zmierzają. Więc tu duży szacunek też za pracę dla sztabu Stal Rzeszów i też dla Stali Rzeszów, że idą w takim profesjonalnym kierunku. Popatrząc na pracę, jak w jaki sposób pracują, ten profesjonalizm całego sztabu szkoleniowego, to jest naprawdę duży szacunek. Oby takich więcej inicjatyw na Podkarpaciu, bo to tylko można zbliżyć do ekstraklasy. Trzy odcinki temu był u nas trener właśnie Stali Rzeszów, Janusz Niedźwiedź, i on mówił, że pozwala zawodnikom popić po prostu po wygranym meczu. Daje takie przyzwolenie. Ty wychodzisz z innego założenia. Nawet niekoniecznie po wygranym. On mówił nawet, że bardziej po przegranym. To w każdym razie pozwala uderzyć w alkohol. Tak jak powiedziałem, że to wiadomo, jeżeli są zawodnicy dorośli, to mający kontrakty zawodowe, tak jak w Stali Rzeszów, czy nawet nie zawodowe, ale chcą gdzieś coś osiągnąć w piłce, to oni muszą sobie zdawać z tego sprawę, ile mogą i w jaki sposób gdzieś to mogą wpleść w całość swojego życia, nie tylko, bo nie mówię o sporcie, bo tego się nie powinno w sport wplatać, ale generalnie w życie. Wszystko jest dla ludzi. Można to w jakiś sposób pogodzić, ale drugiego dnia, bez względu co by się działo, ja mam być na 100%. Nas, trenerów, rozlicza się z tego, że mamy przygotować zespół taktycznie, motorycznie, mentalnie, mamy zrobić wszystko, ale zapomina się o tej drugiej stronie, że z drugiej strony są zawodnicy, którzy powinni w taki sam podchodzić sposób, a uważam bardziej profesjonalnie, bo to oni dbają o swoją karierę sportową, swoje przygotowanie do kolejnego meczu i oni powinni też o to dbać. Skoro trenerzy są oceniani na 100%, to uważam, że zawodnicy też powinni być na 100%. Teraz, jeżeli nawet trener pozwoli na powiedzmy pomoc ze strony trunków wyskokowych, to na drugi dzień musimy wiedzieć, że zawodnik musi być 100% przygotowany do treningu, do zajęć, do meczu. Co byśmy nie zaplanowali w mikrocyklu czy w przygotowaniach, to zawodnik musi być zawsze na 100% przygotowany. Wróćmy do tego pytania, co wcześniej zadałem. Na co stać Karpaty w najbliższej rundzie? O co będziecie walczyć? Bo 7 punktów straty do Wisłoki Dębica to nie jest jakiś duża strata. Wszyscy kibice pewnie by chcieli, żebym powiedział teraz, że będziemy walczyć o awans. No ale musimy sobie też zdawać sprawę, że my cały czas mamy zespół bardzo młody.
też nie będziemy ukrywać. Ja myślę, że w najbliższych tygodniach jeszcze się rozstrzygnie transfer dwóch zawodników do Karpat. Jeden jest z rocznika 99, drugi jest z rocznika 2002. My też nie idziemy, nie budujemy tej drużyny po to, żeby zrobić awans już teraz, tylko żeby mieć stabilny zespół, który powalczy może w następnym sezonie. Ale chcę przede wszystkim patrzeć w tym kierunku, żeby zbudować zespół, który jest silnym kolektywem w szatni, który na boisku wyjdzie i będzie za siebie walczył. To jest dla mnie najważniejsze, bo czy ja będę patrzył teraz, czy gramy z najbliższy mecz ligowy z Gorzycami, czy później będziemy grali z Izolatorem, my musimy grać cały czas tak samo. I jeżeli my nie będziemy grali bardzo dobrze z każdym przeciwnikiem i nie będziemy mieli, mówię, zespołu, który będzie walczył na boisku każdy za każdego, to możemy powiedzieć teraz, że walczymy o awans. Jak będziemy grali dobrze, to się zbliżymy do awansu i kto wie. Ale musimy grać dobrze i musimy mieć dobry zespół i w tym kierunku bardziej pracujemy. Także deklaracji jasnej walki o awansu nie chcę tutaj składać, natomiast na pewno będziemy walczyć. Jeżeli się furtka otworzy, to przecież nikt się nie zatrzyma. Znaczy ciężko jest sprowadzać zawodników z okolicznych gdzieś tutaj klubów, bo wiemy, że często te kluby płacą więcej, a trenują mniej. To jest taka dziwna sytuacja, że zawodnik woli grać w niższej lidze i przyjdzie dwa razy na trening, a dostanie albo tyle samo, albo jeszcze więcej, niż przychodzić do Karpat i trenować 4 czy 5 razy w tygodniu, do tego wyjazdy, wszystko profesjonalne. Czy to nie jest problem jakiś? Ogólnie na tym poziomie rozgrywkowym, myślę tutaj o czwartej lidze i w dół, pieniądze są bardzo dużym problemem. Nie myślę tutaj, że ich brak jest problemem, tylko ogólnie zachęcanie zawodników przede wszystkim finansami jest dużym problemem. Mieliśmy teraz taki przykład, też nie ma chyba co ukrywać, ale zawodnik, którego gdzieś widziałbym tutaj rywalizującego w naszym zespole, trafia do szczebel niżej za większe pieniądze niż myśmy oferowali. Więc to pokazuje, że w innych klubach patrzy troszeczkę inaczej na to. Natomiast ten sam zespół, do którego trafił, przegrywa wczoraj z juniorami naszymi 9-1. To pokazuje po prostu, jaka jest różnica. Mimo wszystko mogą się zdarzyć mecze słabe. Też przegraliśmy puchar z Duklą. Takie rzeczy się zdarzają. Piłka zna takich wiele historii. Zresztą sam uczestniczyłem w podobnej z Legią Warszawa. Wiemy, no takie historie są, ale trzeba patrzeć właśnie troszeczkę tak długofalowo. Ja uważam, że trening to jest podstawa. Samym treningiem na tym poziomie można zrobić wiele, bo ci zawodnicy się adaptują do większych obciążeń. Natomiast trenując dwa razy w tygodniu czy trzy razy w tygodniu, ta adaptacja jest dużo mniejsza. I też później nie możemy wymagać więcej od tych zawodników. Dlatego to jest duży problem. Natomiast czy jeszcze młodszych zawodników ciężko ściągnąć? No, na pewno ciężko. No, teraz się rozbijam o jednego chłopaka, który ma perspektywę gry w czwartej lidze. Ma 16, 17 lat, będzie kończył za niedługo. I słyszymy argument, bo zespół, z którego odchodzi, nie ma kim grać. To jest ból dla tego chłopaka, dla nas, bo my chcemy dla niego też dobrze. Kwestia zespołu niż tak, zawodnika. Dokładnie. I zawodnik chce, my chcemy, a zespół odstępujący ma problem, bo nie ma zawodników. I to nie są argumenty dla nas dobre, dla tego chłopaka nie są dobre, bo to zabija rozwój. No ale no, takie jest życie. Czy wy podpisując kontrakty z tymi młodymi zawodnikami, tak jak mówisz, że będziecie budować drużynę na przyszłość, podpisujecie kontrakty wieloletnie, czy jest obawa, że oni na przykład po roku, po dwóch dobrych sezonach odejdą do trzeciej, do drugiej ligi i zostaniecie z niczym? Zawsze jest obawa. Nawet zawodnik, który ma podpisany kontrakt długoterminowy, zawsze jest obawa, że on odejdzie, jeżeli dostanie dobrą ofertę i będzie dobra oferta transferowa, to wiadomo, że klub się zawsze będzie nad tym rozważał. Tylko z młodymi ludźmi jest troszeczkę inny problem, bo wielu z nich ma dużą takie mniemanie o sobie. Oni czasami bardzo, bardzo rzadko podnoszą rękawice i chcą walczyć i udowodnić. Jeżeli coś im się przytrafia negatywnego w grze, w meczu, to oni to odbierają bardzo negatywnie i od razu szukają ucieczki. Nie szukają, nie wyciągają rękawic, nie chcą walczyć, tylko szukają ucieczki. I teraz nawet podpisanie długofalowego kontraktu wiąże się z tym, że ten zawodnik zawsze chce zostać w klubie i oddać to, co ma najlepszego. Więc staramy się tak prowadzić to wszystko, żeby ci chłopcy wiedzieli, że to nie jest też tak, że jak on teraz nie dostanie szansy i gdzieś tam przegrywa tą rywalizację, żeby wiedział, że on dostanie szansę za chwileczkę w innym meczu, że ta rywalizacja wtedy narasta. No i w ten sposób chcemy pracować.
No i liczymy bardzo mocno na to, że to utrzymanie w czwartej lidze pozwoli nam wygrać ten system Pro Junior i dostaniemy ten zastrzyk finansowy, ale ten zastrzyk finansowy będzie przede wszystkim przekazany na stypendia dla młodych zawodników. I to jest już, takie ustalenie było. Tak, to jest już moje ustalenie, to chciałem wprowadzić, było dużo polemiki na ten temat, ale chciałbym po prostu w 100%, żeby te pieniądze zostały przeznaczone dla młodych zawodników na stypendia. Przede wszystkim też po to, żeby można było z nimi podpisywać właśnie te kontrakty długoterminowe. Nawet z chłopakami, którzy nie mają 16 lat ukończonych, bo wtedy, przepraszam, 18 lat, bo wtedy są te kontrakty u 18 i chcemy tak w ten sposób popracować. To nam da też jakąś perspektywę zbudowania zespołu, który będzie młody, ale też stabilny na przyszłość. Myślę, że na poziom czwartej ligi to powinno wystarczyć, żeby w tym następnym sezonie powalczyć o trzecią ligę. W trzeciej lidze większe są jeszcze pieniądze. Na pewno to przyciąga, że są większe pieniądze, no ale dlatego mówię, że my chcemy rozmawiać z chłopakami bardziej w kierunku sportowych i doświadczeń. Bardziej mi chodziło o Pro Junior System. Wiadomo, no teraz też trochę jest taka sytuacja, że dla nas punktują zawodnicy rocznik 2000 i młodsi. Nie mogą punktować rocznik 99, 98, których szczególnie 99 mamy bardzo dużo w zespole. Natomiast jeżeli by się udało, no tak szczęśliwym trafem, nazwijmy to, awansować do trzeciej ligi, to w przyszłym roku możemy punktować. Rocznik 99 pozostanie. Tak, rocznik 99 pozostanie, rocznik 2000 wiadomo zostaje, rocznik 2001 mamy chłopaków, rocznik 2002, więc generalnie będziemy mieli 2/3 zespołu opartego na młodych zawodnikach. Przy dobrej grze i utrzymaniu w trzeciej lidze, przy awansie najpierw, możemy naprawdę powalczyć i coś fajnego tutaj zrobić. No ale to wiadomo, można mówić wiele, a boisko zweryfikuje wszystko. Powiedz mi, jak jest taki trener, na którym się wzorujesz, bo powiem Ci też tak szczerze, że jak ja gram w FIFA, to mam taką samą myśl szkoleniową jak Ty, czyli biorę samych młodych zawodników, skupiam i potem właśnie tworzę z nich takich, żeby się rozwijali, żeby ocena ogólna rosła. A skąd Ty bierzesz takich swoich mentorów ze świata trenerskiego? Przede wszystkim ja uwielbiam portugalską i hiszpańską piłkę. Gdzieś no strasznie, strasznie gdzieś w mojej głowie ona znalazła swoje takie miejsce. I uwielbiam właśnie trenerów, którzy pracują w podobny sposób. Też staram się coraz więcej uczyć periodyzacji taktycznej. Uważam, że to jest w ogóle metodyka treningu piłki nożnej, która pozwala naprawdę na wiele, jeżeli chodzi o naukę samej gry. Nie mówię tutaj tylko o motoryce czy o innych rzeczach, taktyce, ale ona pozwala tą grę zrozumieć troszeczkę w inny sposób. Nie jest motoryka, technika, taktyka nie jest oddzielana po prostu w tej metodyce treningu. No, ona się wywodzi z Portugalii. Victor Frade, wzoruje się też na tym Mourinho, Pep Guardiola, no wielu tych trenerów, Marcelo Bielsa, no wielu tych trenerów, którzy po prostu mają taką swoją wizję prowadzenia zespołu. Ja staram się nie tyle na nich wzorować, tylko bardziej czerpać, bo ciężko tutaj o jakiś jasny, jeden wzorzec, bo piłka nożna jest dyscypliną, której się nie da przenieść w 100% od jednego trenera do drugiego. Nie ma takiej jakby możliwości. Teraz taką dygresję wprowadzając, teraz ten system 3-4-3 mocno wzorowałem się na Sewilli akurat, gdzie Sewilla, fajne miasto, start w lidze, później zmieniła na ustawienie podobne na 3-5-2, ale akurat wprowadzane było to 3-4-3 i mocno się na tym wzorowałem. W pucharach fajnie gdzieś to wyglądało z ich strony i nam powolutku też to przynosiło później jakieś efekty i też widzę po chłopakach, że im też gra w piłkę sprawia przyjemność. Ta gra nie jest grą wtedy taką chaotyczną, tylko próbują coś robić. Wiem, że błędy się zdarzają i będą się zdarzać, ale wydaje mi się, że nie ma innej drogi z młodymi ludźmi, żeby grać prostą piłkę. No ich trzeba uczyć. Jak będą się uczyli w ten sposób, to myślę, że każdy z nich się będzie rozwijał lepiej. 3-4-3 to także system, który Adam Nawałka wdrażał na Mistrzostwach Świata. Powiem tak, że ciężko tak wypowiedzieć się na ten temat. Ja myślę, że tutaj akurat w naszym wypadku reprezentacji Polski zadecydowało trochę jakby lekceważenie? Może nie lekceważenie, tylko reprezentacja została zbudowana troszeczkę na innym modelu gry. Czyli na początku to 4-2-3-1 z jednym napastnikiem, ten model. Wiem, że później zawodnicy też mają, jeżeli coś się zmienia i nie ma za wiele na to czasu, to wiem, że oni reagują na to różnie.
I dlatego wydaje mi się, że stąd może nie sama zmiana i próba wywołała zły wynik, tylko podejrzewam, że w głowach tych naszych zawodników coś się mogło zmienić, co poniekąd wpłynęło na słabszą grę później w tym podstawowym ustawieniu. Bo mówię, no każda zmiana powoduje na pewno w pierwszej kolejności jakiś dyskomfort u zawodników, a później dopiero ona się w jakiś sposób poprawia. Tak samo zresztą było tutaj, gdy zaczynaliśmy grać w tym ustawieniu 3-4-3. Na początku też ciężko było się niektórym chłopcom przedstawić, szczególnie obrońcom, gdzie zawsze byli we dwóch, teraz są we trzech, budują grę troszeczkę inaczej, otwierają grę troszeczkę inaczej, skracają pole trochę inaczej, więc ale z czasem to po prostu pomaga. Czy zgodzisz się z takim twierdzeniem, chyba Jacek Gumow to mówił, że dzisiaj piłkarza jest ciężej przygotować mentalnie niż fizycznie? Zdecydowanie. Zdecydowanie. Patrząc przez sposób naszego treningu, mamy młody zespół. Dzięki temu możemy trenować 5 razy w tygodniu, zaliczać sparring, mecz kontrolny i mamy jeden dzień wolny. Więc tak naprawdę jesteśmy w treningu cały tydzień. Więc od razu samo przez się, że my się przygotowujemy samym treningiem motorycznie. Jeżeli biegamy dzień w dzień po 1,5 godziny w odpowiednich obciążeniach, wiadomo, że nie codziennie na wysoki, bo trzeba wszystko to w odpowiedni sposób monitorować, no to przygotowanie motoryczne musi być zrobione. Po prostu. Natomiast dużym problemem jest właśnie głowa, bo tutaj są największe rezerwy. Niepowodzenie w meczu powoduje to, jak zareaguje zawodnik. Jeżeli on potrafi sobie z każdym niepowodzeniem poradzić, to będzie zawodnikiem lepszym. A jeżeli jedno niepowodzenie, dokładne podanie, złe zagranie spowoduje obniżenie morale, to on już nie wróci na ten sam pułap motoryczny. Także to wygląda. Obecnie właśnie ta mentalność jest najważniejsza u chłopaków, u zawodników, a w drugiej kolejności motoryka. Chyba że trenujemy mniej zdecydowanie od innych, no to wtedy to może działać w drugą stronę. Ale czy ty pełnisz funkcję trenera, psychologa i wszystko, czy macie jakiś sztab większy, ktoś pomaga? W tym momencie akurat w Karpatach jestem no praktycznie sam. Od niedawna w niektórych treningach pomaga mi Miłosz Kuzianik, to jest młody chłopak, który no chce się też rozwijać piłkarsko jako trener. Obecnie kończy studia na wychowanie fizycznego. Zakończył już karierę piłkarską? Tak. Idzie w kierunku, chce w tym kierunku iść. Kończy wychowanie fizyczne, teraz zrobił kurs w Krośnie, tutaj UEFA-C. W miarę możliwości godzi po prostu, to pomaga. Natomiast tak naprawdę to całość jest na moich barkach. Wszystkie elementy związane z treningiem, czy motorycznym, czy taktycznym, czy monitoringiem, bo staram się też to monitorować. Wiadomo, może nie posiadamy systemów GPS, ale podstawowy system Polara, akurat mam możliwość korzystania z tego na co dzień gdzieś, czy fotokomórki, tego typu rzeczy, no stosujemy to w tym monitoringu, bo uważam, że to jest bardzo ważna informacja dla trenera. Także, no ale niestety, niestety robię to sam. Pewnie dzięki temu też się rozwijam, ale chciałbym też czasami mieć kogoś do pomocy, bo ciężko samemu wszystko ogarnąć. Wracając do tego 10-1, ty byłeś sam, w Stali Rzeszów jest 10 osób. W taki sposób też to na pewno ma odzwierciedlenie. No, ale z drugiej strony też my nie możemy się wstydzić swojej pracy, bo staramy się jak możemy, robimy wszystko na miarę swoich możliwości. I wydaje mi się, że robimy to na tą chwilę no dobrze, tak. Natomiast fajnie by było więcej osób zaangażowanych w proces treningu, byłoby to zdecydowanie na pewno lepsze. A co z twoimi swoim rozwojem? Bo teraz słyszeliśmy wczoraj informację, że dwóch trenerów z Podkarpacia dostało się na UEFA Pro. Jak to jest z tym UEFA Pro? Czy starałeś się tam dostać? Wiemy, że bardzo ciężko. Bardzo ciężko jest się dostać na ten kurs. Tutaj nie ulega wątpliwości. Trzeba mieć jakiś wykazany odpowiedni staż trenerski. Do tego egzaminy, ale to też nie jest tak, bo też patrząc po nazwiskach osób gdzieś z innych miast, też dostają się na ten kurs trenerzy, którzy pracowali tylko z młodzieżą, niekoniecznie w piłce seniorskiej. Trafiają się tacy, którzy nie pracowali, wiadomo, mają doświadczenie zawodnicze i mniej trenerskiego i dostają się na ten kurs. Ja na tą chwilę nie aplikowałem ze względu na to, że też w jakiś sposób mierzę zawsze swoje siły na zamiary. Tak? Nie sztuką jest
na siłę próbować coś robić. Chciałbym na pewno się rozwijać dalej jako trener i pewnie jakiś przyjdzie moment, w którym będę chciał aplikować, no bo licencję UEFA mam od 2013 roku, jest to już bardzo długo, a rozwijać się trzeba. Na pewno liczę na to, że w perspektywie czasu gdzieś moja praca może zostanie dostrzeżona, może gdzieś jeszcze uda się zrobić jakiś mały sukces i to pozwoli mi w łatwiejszy sposób wtedy zrobić tą licencję UEFA Pro, ale na pewno w perspektywie czasu chciałbym to zrobić. Też się bardzo cieszę, że akurat mój dobry przyjaciel Szymon Krzydełko tą licencję będzie miał okazję zrobić i cieszę się, bo on zasługuje na pracę naprawdę na wyższym poziomie i myślę, że w perspektywie czasu to osiągnie. A teraz wróćmy do twojej kariery zawodniczej. Wspomniałeś wcześniej, że wyeliminowaliście kiedyś Legię Warszawa. Jak wspominasz swoją karierę piłkarską? Czy to był najważniejszy mecz w życiu? To była bardziej przygoda niż kariera, bo tak trzeba sobie jasno powiedzieć. Ona była krótka, ta przygoda, no ale to jest takie miłe wspomnienie. Ja, wydaje mi się, że wiadomo, ten mecz z Legią gdzieś tam zakotwiczył wszystkim w pamięci, bo to Legia Warszawa i zwycięstwo. Natomiast... Spotykacie się jeszcze w rocznicę tego wydarzenia? Nie, czasami gdzieś tam powspominamy, ktoś zadzwoni, to tak się zdarzy, ale jakiejś takiej rocznicy typowej nie ma. Natomiast ja bardziej pamiętam ten kolejny mecz z Arką Gdynia, bo tam miałem okazję zagrać 90 minut, no też 90 minut więcej, bo tam z dogrywką akurat. No i ta niefortunna bramka, gdzie Dawid Pieczkiewicz ją przepuścił między nogami, która podcięła nam praktycznie w 117 minucie bodajże tego meczu. Przyszykowaliście na karnie? Tak, dokładnie. I ja bardziej wspominam ten mecz, bo ten mecz takim był, no, on mógł być takim ukoronowaniem tego wszystkiego. Także ja bardziej mówię, ten mecz gdzieś tam wspominam i te całe wydarzenia. Natomiast to jest, mówię, tak, bardzo fajna przygoda. Każdemu bym tego życzył, bo po to się gra w piłkę, żeby takie momenty mieć. Natomiast cała reszta, no tak jak mówię, to była przygoda. Też zaczynałem grać w małym klubie LKS Zarszyn. Stamtąd się gdziekolwiek wydostać, to w tamtych czasach też było trudno. Teraz akurat mamy Bartłomieja Buczka. Tak, Bartek Buczek. Z nim tam chwilę grałem w juniorach. Później gdzieś zeszliśmy się, ja w kierunku Sanoka, on w kierunku Krosna. Także no, tak to wygląda, ale mówię, no ciężko się wydostać z takich małych klubów, no a później udało się gdzieś tam zagrać kilka fajnych meczy, fajne wspomnienia i trzeba się z tego cieszyć. Darku, opowiedz nam jakąś historię związaną z grą w piłkę, z szatniami tych niskich lig, czy to przełomu Beskły, czy Zarszyn, czy pewnie Stali Sanok, największe są wspomnienia. Jak to wspominasz, jakiegoś zawodnika, jakąś śmieszną, zabawną historię może nam przytoczysz. Akurat ciężko mi też tak przypomnieć sobie w tym momencie. Czy może teraz z okresu, jak jesteś trenerem, coś się wydarzyło takiego, co warto byłoby, żeby ujrzało światło dzienne? Coś zabawnego, co... Coś, co się przedawniło i co można powiedzieć po na przykład 10 lat. Akurat myślę, że to będzie taka ciekawa i też taka edukacyjna dla moich zawodników, którzy będą to pewnie później oglądać. Graliśmy mecz ze Stalą Rzeszów, akurat ten pierwszy... Wtedy, kiedy padł ten wynik w Szalowie 4-4 i mając odprawę, zwracałem uwagę właśnie na to, żeby nie tracili energii na zbędne komentarze, żeby poświęcili ją po prostu na grę, żeby na tym się bardziej koncentrowali niż na gestykulacjach, mimikach czy słownych komentarzach dla swoich kolegów. No i u nas akurat w zespole taką osobą, która z tego słynie, jest Sylwek Sikorski. Może mało kto wie, ale ja uwielbiam Sylwka za to, że on cały czas dogaduje, po prostu cały czas żyje tym meczem i to jest naprawdę bardzo wartościowa rzecz, ale czasami no, ci zawodnicy młodzi szczególnie, no, ciężko im to tolerować. No ale po tej odprawie Sylwek wziął sobie to do serca. No i gramy, jest mecz ładnie, wszystko fajnie wygląda, prowadzimy tą grę. W którejś akcji Grzesiek Gierlasiński zagrał niedokładną piłkę do Sylwka. A Sylwek stał 3 metry ode mnie akurat w tym momencie. Nie wiedział, jak zareagować. Wyciągnął ręce. No co? No to stoję. I stwierdził po prostu, że nie chciał się jakby jednak tej energii tracić na ten zły komentarz, ale aż mu w gardle stanęły te przerwniki, żeby tam parę epitetów do Grześka gdzieś Grześka sprzedać. No ale to myślę, że taka ostatnia gdzieś tam. No, ale tak to ciężko przychodzi. Na pewno było ich wiele, ale to... Generalnie to ty lubisz pracować z młodymi ludźmi, chyba takimi nastolatkami, no bo i Beniaminek Krosno wcześniej, prawda?
I Centralna Liga Juniorów w i Rysowie. Centralna Liga Juniorów w Resowi. Nie chciałbyś spróbować pójść, na przykład, no nie mówię o twojej rówieśnicy, jeszcze na pewno wielu ich gra w piłkę, prawda? Ale ze starszymi, czy... To znaczy, na pewno myślę, że liczę na to, że kiedyś przyjdzie taki czas, żeby dostać pracę gdzieś wyżej. Życzyłbym sobie tego bardzo. Natomiast, czy lubię pracować z młodzieżą? Młodzi ludzie są osobami, które żądne są wiedzy, które się chcą rozwijać i ich jest łatwiej zainspirować pewnymi rzeczami. Dlatego, no gdzieś w mojej pracy, no akurat tak się trafiało, że pracuję z dużą liczbą młodzieży. No i w jakiś sposób próbuję właśnie inspirować ich tą piłką nożną, w jakiś sposób szukać tego innego spojrzenia trochę, nie takiego tradycyjnego, gdzieś, z którym mamy często kontakt. Natomiast starsi zawodnicy, wiadomo, no mają swoje jakieś naleciałości, nazwijmy to, z pracy w innych klubach. I czasami no dużo trudniej gdzieś prowadzić tą swoją myśl szkoleniową. Natomiast też no nie miałem też okazji, żeby w jakiś sposób tego sprawdzić. Jeżeli bym dostał ofertę pracy czy pracę w zespole, w którym jest 2/3 zawodników dorosłych, to wtedy mógłbym powiedzieć, czy jest duża różnica i faktycznie na tą chwilę oceniam, że tej różnicy wielkiej nie ma. Natomiast na pewno młodzi ludzie się uczą szybciej i to mi się bardzo podoba, bo strasznie lubię pracować z ludźmi, którzy się po prostu chcą uczyć. A jeżeli mam do czynienia z ludźmi, nie tylko zawodnikami, ale którzy no, są w miejscu, nie szukają rozwiązań, nie starają się, no to ja też w jakiś sposób widzę to i też ciężej jest wtedy Pracować. znaleźć taki wspólny kontakt, prawda, w tym języku. Mówię, uwielbiam to, jak ktoś po prostu chce, szuka nowych możliwości, szuka nowych rozwiązań. Poza piłką nożną znajdujesz czas na inne sporty? Co robisz w wolnej chwili? Przerywnikiem jest tylko rodzina. Bo tak naprawdę żona się czasami denerwuje, jeżeli ja biorę książkę, oglądam mecz i co ty robisz, już z treningu wróciłeś. No ja odpoczywam. Dla mnie piłka nożna jest po prostu no, czymś bardzo ważnym. A jeszcze tak wracając po tym stażu w Benfica Lizbona, jak jeszcze usłyszałem tam takie wiadomo zdania, Benfica jest najważniejsza i budowanie w ogóle sztabów szkoleniowych zawodników w oparciu o identyfikację z klubem, to od tego momentu stało to się jeszcze, nabrało to jeszcze takie większej wartości, że nie można pracować w piłce nożnej, w sporcie, jeżeli się temu nie oddaje w 100%. Wiadomo, przerywnik musi być, odpoczynek musi być, bo bez tego też daleko nie pojedziemy, ale piłka nożna jest tak piękna i tak nieprzenikniona, i nigdy nie można znaleźć złotej recepty na wynik, że to tak naprawdę przyciąga i sprawia, że człowiek chce więcej i więcej, szukać więcej i więcej, żeby wybierać jak najlepsze możliwości. A gdyby 20 lat temu ktoś ci powiedział, że będziesz trenerem Karpat Cross, no to było to jakieś twoje marzenie jako jednak lokalnego chłopaka z ziemi krośnieńskiej, tak to ujmując. Pamiętam kiedyś taką rozmowę z Marcinem Wodarskim. Pracując tutaj w podstawowej gimnazjalnej ośrodek szkolenia sportowego w Krośnie. No i tak młodzi trenerzy, wiadomo, rozmowy. I tak mówimy, a kurczę, ciekawe, czy uda nam się w ogóle poprowadzić jakąś drużynę seniorską. I później Marcin tam pracował w tych niższych ligach, gdzieś tu w Na Okręgówce, Siedlicy. gdzieś tam, tak. I Marcin tak fajnie powiedział, no my to najwyżej możemy popracować tylko w Karpatach Krosno. I tak żartuję troszeczkę sobie teraz, ale pewnie wtedy dla nas, wiadomo, jak pracowali tutaj trenerzy, których znamy tutaj na Podkarpaciu, Jerzy Daniło, Maciek Huzarski czy inni, którzy wiadomo, no, w jaki sposób tutaj w Karpatach Krosno też sobie zrobili renomę, czy Szymek Szydełko. To też dla mnie to też jest duży zaszczyt pracować w dużym mieście, w dużym klubie, który ma też swoje jakieś aspiracje, prawda? No, to jest bardzo ważne. Ja się z tego bardzo cieszę, że tam trafiłem. Wiadomo, pewnie w ogóle cała sytuacja, w jakiej znalazł się klub, nie jest miła w pracy, ale to, tak jak powiedziałem, wszystko jest po coś, uczymy się cały czas i nie ma sytuacji, która jest zła. Teraz trzeba ją wykorzystać najlepiej, jak się potrafi. A może ona akurat pomoże w przyszłości, może pomoże tutaj w Karpatach, może pomoże gdzie indziej. Ale ty również pracowałeś, bo pamiętam okres, kiedy Szymon Szydełko był w Resowi i miał zakaz prowadzenia klubu przez pół Tak. roku. On już tutaj zaczął w Karpatach, później
został zwolniony i Resowia go wzięła. I wtedy ty byłeś jakby wpisywany jako trener. Jak to wyglądało? Czy ty po prostu byłeś na ławce trenerskiej? To znaczy, no wtedy wiadomo, Szymek nie mógł prowadzić. Ja akurat w jakiś sposób zostałem wskazany przez niego. Akurat, bo posiadałem licencję, która wystarczyła do prowadzenia tych rozgrywek. I zostałem w jakiś sposób wskazany do niego i, no i podczas meczy na ławkach, wiadomo, na ławce czy w szatni. Ale podczas treningu nie uczestniczyłem? Tak, uczestniczyłem tak samo. Uczestniczyłem w treningach. Oczywiście konsultowaliśmy to wszystko razem. Też nie ma tego co ukrywać. Podczas meczów, wiadomo, on nie mógł pełnić tej roli pierwszej, więc pełniłem ją ja. No i te kilka meczów w taki sposób trzeba było pogodzić, tak, żeby można było te rozgrywki dalej kontynuować. Ja się z tego cieszę, że Szymek mnie wskazał. Ja wtedy byłem akurat w juniorach, walczyliśmy o tą centralną ligę juniorów. Udało się w perspektywie wywalczyć, więc to taki trochę też fajny epizod tam mój w Resowi, że w tym krótkim okresie 3 lat udało się awansować do centralnej ligi juniorów, poprowadzić pierwszy zespół. Więc to też, mówię, doświadczenie, które też na pewno procentuje. A co sądzisz właśnie o takich sytuacjach? Czy to nie jest swego rodzaju absurd? Wczoraj okazała się informacja, że Czesław Palik został trenerem Stali Stalowa Wola. A wszyscy wiemy, że będzie po prostu pełnił rolę nadzorcy. Ciężko się wypowiedzieć dokładnie na ten temat. Jeżeli chodzi o to, to jest wiele czynników, bo tu trzeba przede wszystkim sobie odpowiedzieć jasno, jak wygląda proces licencjonowania trenerów. Jeżeli by licencję UEFA Pro było można nieco łatwiej zdobyć, to takiej sytuacji by nie było na poziomie centralnym. Teraz na tym poziomie niższym już nie jest tak trudno o tą licencję UEFA A, bo już praktycznie możemy ją zrobić sobie tutaj na podwórku Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej i tych trenerów jest z tą licencją coraz więcej, natomiast trenerów z licencją UEFA Pro jednak brakuje. Więc tu jest generalnie problem. Mówię, no tak, tacy trenerzy jak Paweł Wtorek, który miał też doświadczenie na poziomie centralnym, czy kolejni, no, mogą już aplikować o tą licencję UEFA Pro i tak powinno być, bo skoro pracujemy na tym, żeby poprawić jakość szkolenia u podstaw, no to też musimy myśleć o tym, żeby podnieść tą jakość i przede wszystkim tą konkurencyjność trenerów wyżej. A dodatkowo, że to nie jest to darmowe. Tak, dokładnie. Nie dość, że płaci się za to duże pieniądze, to jeszcze nie zawsze można się na to dostać. Dokładnie, więc to też powoduje to, że mówię, ten poziom szkolenia pewnie w piłce seniorskiej by też ulegał poprawie. Szybciej na pewno, tak samo jak szybko, jak jest ten postęp w tych grupach młodzieżowych. Radku, masz jeszcze jakieś pytanie do trenera? Ja się tak zastanawiam, czy mogę tego pączka zjeść jednego. Jak dokładnie najbardziej. Dzisiaj tłusty czwartek jest. Wspaniała data. No to w takim razie jemy pączki. Skonsumuję. Konsumujemy pączki, no i chyba kończymy program. Dziękujemy za dzisiaj. Powodzenia przede wszystkim w tym sezonie, w rundzie wiosennej. Może się uda ten awans powalczyć. No. Tego życzymy, bo mocne Krosno w trzeciej lidze piłkarskiej jest potrzebne, prawda? No, nie jest to normalne, że takie duże miasto gra z Wsiami w czwartej lidze, nie? Zresztą w trzeciej lidze również, że mamy zespoły, które są dużo mniejsze niż Krosno. No, czyli nawet tylko Polonia Przemyśl, prawda? Jest większym miastem w czwartej lidze. Czy... Chyba tak. Chyba no, ale to... tak. Jestem pan krośnicą, mimo że z Rzeszowa, to zawsze wszystkim klubom z Krosna bardzo mocno kibicuję i także trzymam kciuki za Karpaty. Ja bym sobie tylko na koniec tak życzył, że żeby do Krosna trafiało dużo, dużo uzdolnionej młodzieży, bo na pewno dostaną tutaj szansę, także jeżeli ktoś chce z Podkarpacia albo spoza Podkarpacia znaleźć sobie miejsce na poziomie teraz czwartej ligi, a może w perspektywie trzeciej, to zapraszamy. SMS Karpaty Krosno jest otwarty. Mój telefon, mimo tego, że ciężko się czasami dodzwonić, też tak jest, też jest dostępny, więc śmiało zapraszam i polecam. A jeszcze może zapytam, teraz mi się przypomniało, że podpisaliście umowę z Beniaminkiem Krosno. W jaki sposób to zmienia funkcjonowanie klubu? Czy będzie... Przede wszystkim, ja teraz tak może wypowiem takie swoje zdanie na ten temat. Uważam, że Krosno jest na tyle dużym miastem, a region tutaj przede wszystkim powiatu krośnieńskiego i sąsiednich powiatów, tutaj Jasielski, Brzozowski, są tak bogate w zdolną młodzież, że tutaj na naszym terenie powinno być jak najwięcej szkółek, jak najwięcej powinno być tego typu współpracy.
I trzeba sobie jasno zdać się z tego sprawę, czy Beniaminek Krosno w Krośnie, czy Bardomet Krosno w Krośnie, inne to tylko jest duży plus dla Karpat, że w perspektywie czasu zdolni zawodnicy mogą tutaj trafić. Umowa z Beniaminkiem polega na tym, że ta współpraca jest zawiązana pod kątem perspektywy, kiedy zakończy szkolenie zawodnik w Beniaminku. Jeżeli on zakończy szkolenie w wieku 16 lat, wówczas ma możliwość trafić do Karpat. Wiadomo, nie zamykając drogi gdzieś tam na dalszy rozwój wyżej. I to jest ten taki główny cel. Natomiast Karpaty Krosno mają teraz cel zbudować taką drużynę i w taki sposób szkolić, żeby tych chłopaków zostawało w Krośnie jak najwięcej. Więc jeżeli Beniaminek Krosno potrafi przyciągnąć zawodników dojeżdżających po 70 km na trening. Nawet z Przemyśla. Nawet z Przemyśla, zgadza się. To teraz naszą rolą jest to, żeby wykorzystać to wszystko i zatrzymać ich tutaj. Oczywiście nie będzie łatwo, jeżeli to będzie dalej czwarta liga, no ale mamy teraz pole do popisu. Nawet chyba ze Stali Rzeszów dwóch zawodników przyjeżdża. Tak jest, więc dlatego mówię, że to jest duży plus. Natomiast dużym plusem jest to, że są też te duże szkółki tutaj w okolicach Krosna, które też w perspektywie czasu mogą takich zawodników dostarczyć. Ale też dla mnie trochę dziwną było sytuacją, jak zostałem zresztą w Krośnie. Karpaty Krosno nie miały swojej szkółki na poziomie dziecięcym. Zaczynały szkolenie na poziomie Mosiru Karpat Krosno w wieku 10 lat, a ta wcześniejsza luka została wypełniona przez inne organizacje. Wcześniej przez Beniaminek Krosno, obecnie wypełniają też w znacznym stopniu Bardomet. I teraz razem z Markiem Fundakowskim próbujemy po prostu reaktywować. Próbujemy stworzyć taką akademię, próbujemy zachęcić dzieciaki, które trafią tutaj do tej akademii. Nie po to, broń Boże, żeby konkurować z tymi istniejącymi, tylko po to, żeby w tych młodych głowach, u rodziców zaszczepiać w ogóle symbol, herb Karpat jako klubu. No i wiadomo, żeby to dziecko wiedziało, gdzie chce w perspektywie czasu dojść, czyli do pierwszej drużyny. Więc a jeśli nie do pierwszej drużyny, to chociaż być kibicem. To chociaż być kibicem, Benfica. Dokładnie. Więc to jest bardzo ważne. I o ile w małych miejscowościach jest to, czy miasteczkach jest to trudne do zrobienia, bo tych dzieci jest niedużo. Natomiast Krosno, uważam, no, powinno w ten sposób zmierzać. I Karpaty Krosno jako najważniejszy klub, wydaje mi się, piłkarski w tym momencie w Krośnie, no, powinien mieć taką małą akademię, która będzie nie tyle dostarczycielem zawodników, ale też takim jakby to budować relacje, tak jest, budować relacje, taką społeczność dookoła klubu Karpaty Krosno. Tym bardziej, że ekipa kibicowska Karpat jest jedna z lepszych tutaj na Podkarpaciu. Dokładnie, także też wspierają nas w meczach, cieszymy się z tego bardzo, chcemy jeszcze, bo to jest, no, gra się inaczej przy takich trybunach, a inaczej jak jest cicho i słychać tylko pojedyncze głosy niezadowolenia. Miejmy nadzieję, że będą same głosy zadowolenia. Dziękujemy za dzisiejszy odcinek. Naszym i Państwa gościem był dzisiaj Dariusz Jęczkowski, trener Karpat Krosno. Dziękuję bardzo. Oraz Radosław Gerlach. Dobranoc, do widzenia. I Maciej Dysowski. Smacznych pączków dzisiaj jeszcze. Dziękujemy.